Z mandatem i kolegami radnymi podczas ostatniej sesji żegnał się Sławomir Sieczkowski, który w tym gremium reprezentował ugrupowanie mieszkańcy Suwałk. Były radny, pracujący od wielu lat jako skarbnik w augustowskim ratuszu, przyjął propozycję tamtejszego burmistrza i został zastępcą włodarza tego miasta. Mandat przypadający ugrupowaniu oczywiście nie przepadł. W najbliższą środę do Suwalskiej Rady Miejskiej dołączy nowy przedstawiciel bezpartyjnej formacji. Będzie to Łukasz Wojno. Komisarz wyborczy już wydał stosowne postanowienie, a ślubowanie nowego rajcy zaplanowano na środową sesję. Łukasz Wojno jest prawnikiem. Od 2014 roku wykonuje zawód adwokata. Odejście Sławomira Sieczkowskiego spowodowało również zmiany w prezydium rady. Na najbliższym posiedzeniu suwalscy radni będą również zatem wybierać wiceprzewodniczącego.